Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część czwarta. Dzisiaj pytanie, co mówi proroctwo o zgromadzeniu albo Kościele Bożym? I żeby na to zagadnienie sobie odpowiedzieć, najpierw zadajmy inne pytanie, co rozumiemy pod pojęciem zgromadzenie albo Kościół. Są to wszyscy wierzący czasu łaski, czyli od dnia Zielonych Świąt, od dnia Pięćdziesiątnicy, aż do pochwycenia, aż do zabrania wszystkich chrześcijan do nieba. Do Kościoła należy każdy, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi Panu. Do Kościoła należy każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Oryginalne greckie słowo eklezja, tłumaczone jako kościół, zgromadzenie, społeczność, oznacza wywołany lub powołany i wskazuje na charakter Bożego Kościoła. Kościół jest wywołany z tego świata i należy do nieba. Jeśli chodzi o wcześniej zadane pytanie, proroctwo ma charakter ziemski, dotyczy ziemi, dotyczy życia na tej ziemi. Kościół jednak ma charakter niebiański, charakter związany z niebem i niebiański cel. Potwierdzenie tego możemy znaleźć między innymi w objawieniu 21 rozdział, 2 i 10 werset. Objawienie Jana, 21 rozdział, 2 werset. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I 10 werset. I zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i okazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Więc Kościół, zgromadzenie, znajduje się poza obszarem starotestamentowych proroctw. Poza obszarem obejmowanym starotestamentalnymi proroctwami. Jedynie w objawieniu Jana znajdujemy wzmiankę o Kościele, o zgromadzeniu i jego powiązaniu z ziemią. I to widzimy między innymi oficjalne świadectwo Kościoła w okresie chrześcijaństwa, co jest opisane w objawieniu Jana 2 i 3 rozdział. I tutaj mamy wyraźnie pokazane to powiązanie. Aniołowi zboru efeskiego napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza pośród onych 7 świeczników złotych. Znam uczynki twoje i pracę twoją i cierpliwość twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. I znalazłeś ich, że są kłamcami, i znosiłeś, i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciwko tobie, żeś miłość twoją pierwszą opuścił. Pamiętaj, że tedy skądeś wypadł, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze, a jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, a poruszę świecznik twój z miejsca twego, z miejsca swego. Jeśli byś nie pokutował, ale wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest spośrodku raju Bożego. A aniołowi zboru smyrneńskiego, który był, napisz. A aniołowi zboru smyrneńskiego napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł i ożył.
Znam uczynki Twoje, i ucisk, i ubóstwo, aleś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bluźnicą szatańską. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Kto zwycięży, nie będzie obrażony od wtórej śmierci. Aniołowi zboru pergameńskiego napisz. To mówi ten, który ma miecz. On z obydwu stron ostry. Znam uczynki twoje, gdzie mieszkasz. To jest, gdzie jest stolica szatańska. A iż trzymasz imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej, i w one dni, w które Antypas, świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż tam masz tych, którzy trzymają naukę Balaamową, który uczył Balaaka, aby rzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwaną ofiarowane i wszeteczeństwo płodzili. Także masz i tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co ja mam w nienawiści. Pokutujże, a jeśli nie będziesz, przejdę przeciwko tobie w rychle i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Aniołowi zboru tiatyrskiego napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi. Znam uczynki twoje i miłość, i posługi, i wiarę, i cierpliwość twoją, i uczynki twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest niż pierwszych. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby wszeteczeństwo płodzili i rzeczy bałwaną ofiarowane jedli, i dałem jej czas, aby pokutowała z wszeteczeństwa swego, ale nie pokutowała. Oto ja porzucę ją na łoże i tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli by nie pokutowali z uczynków swoich, a dzieci jej pobiję na śmierć i poznają wszystkie zbory, że ja jest ten, który się badam nerek i serc i dam każdemu z was według uczynków waszych. A wam mówię i drugim, którzyście w Tiatyrzech, którzykolwiek nie mają tej nauki i którzy nie poznali głębokości szatańskich, oto mówią, nie włożę szatańskich, jako mówią, nie włożę na was innego brzemienia, wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. I będzie ich rządził laską żelazną, jako statki garncarskie. Skruszeni będą, jaką i ja wziął od ojca mego. I dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch zborom. A aniołowi zboru, który jest w Sardziech, napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, iż masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły. Bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają. Albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, a chowaj i pokutuj, jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię. Ale masz niektóre osoby w Sardziech, które nie pokalały szat swoich, przeto chodzić będą ze mną w szatach białych, iż godni są. Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota,
ale wyznam imię Jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Aniołowi zboru filadelfskiego napisz. To mówi on święty i prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera, i zawiera, a nikt nie otwiera. Znam uczynki twoje, oto wystawił przed tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć. Bo acz masz niewielką moc, przecięś zachował słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego. Otoś dam niektórych zbóżnicy szatańskiej, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami twemi i poznają, żem ja cię umiłował, żeś zachował słowo cierpliwości mojej. Ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Aniołowi zboru laodyceńskiego napisz, to mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodaj żeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ żeś letni, a ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. Albowiem mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, a żeby się nie okazywała sromota na gości twojej, a oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Ja, którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Oto stoję u drzwi i kołaczę. A jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja zwyciężył i usiadłem z ojcem moim na stolicy jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Jak widać, objawienie 2 i 3 rozdział zawiera odniesienia do Kościoła. Także rola Kościoła w 1000-letnim Królestwie Pokoju jest opisana w objawieniu 21 i 22 rozdział. To są 2 ostatnie rozdziały Księgi Objawienia, Księgi Ostatniej Biblii. Można je w całości przeczytać, do czego zachęcam.